Auto Lorda Crush Villa. W wersji. Musimy je przemalować. Lord Crush Villa ma fantastyczne czarne Audi w macie. Chyba też czarne fele. Okej. Okay. To dajmy w macie, żeby było sebiksowo. No i dobra, mamy czarne felgi. Spoiler możemy oddzielnie pomalować na czerwono. Nie no, dajmy już sobie z tym spokój. On na zewnątrz mamy całe czarne. Wszystko czarne. Tylko nie wiem, czy felgi chyba były w tym. Mogliśmy dać drewniane felgi. On ma gęste koła, takie jak od rowera. O, to zmienimy felgi zaraz. Środek fioletowy, tu chyba środka nie można zmienić. Zostajmy przy standardowym silniku, nie szalejmy. Tu możemy zmienić zderzak. Dajmy sobie taki. Spoiler, jaki okropny. No i tył zostawimy taki, jaki jest, bo jest ładny. No i ponieważ będziemy mieli tutaj trochę mocy, to dajmy też szersze te koła. Wymaksuj potwora. Ale zostawię mu standardowy silnik. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie brzmiało to. I mówiliście, że on ma takie gęste te felgi, takie jakby od rowera, takie szprychy, tak? Tu chyba coś takiego było. To są felgi w jakimś stylu retro chyba. Coś takiego jest. O, coś takiego mamy. To jest mniej więcej to. To za późno z tym Audi, nie? No ale stuningujemy, zobaczymy. Kurde. Te jego felgi za ciężkie są. Dobra, zostawimy normalne, standardowe felgi od Audi. Pamiętaj o LPG. Dobra. Cyk. Mogłeś korwetę kupić. Korwetę też kupimy. Metaliczny. Dobrze, to zmienimy kolor na metaliczny zaraz. Oj, będzie. Ciekawie będzie brzmiał z tą sprężarką. Jeszcze jej nie instalowaliśmy w żadnym samochodzie. Odkąd sobie razem gramy. Więc może fajnie brzmieć, zwłaszcza że Audi w tej grze fajnie brzmią. Oh yeah, zobaczcie. Gangsta. Jeszcze powinniśmy rejestrację sobie zmienić, nie? Nieźle to wygląda. Gdzie jedziemy? Ależ ta maska jest długa w tym aucie. Chcielibyście się przejechać autem Lorda Crush Villa? No, fioletu tutaj w środku nie mamy, raczej. Kamerzysta, gdzie jedziemy? Ależ to brzmi, kurde. Ale zrobili te audice w tej grze, aż nie wierzę, nie? Ja pierniczę. To jest standardowy silnik w tym Audi. Czy w tej Audi? No nie. Ależ cudownie to brzmi. Kurde, aż nie mogę się nasłuchać. Wow. Szok, dosłownie, szok. Nieźle. Takie mruczenie kota, no. Fajnie brzmi, bardzo mi się podoba. Co z nim robimy? Czy jakieś wyścigi? No chyba wyścigi jakieś sobie porobimy. Samochodem Lorda Crush Villa. Tutaj mamy jakiś nocny. Jedziemy na niego. Ależ pięknie te samochody brzmią, ja nie wiem. Super zrobili te dźwięki do tych samochodów. To idzie naprawdę.
Kurde, nie mogę się nasłuchać. Pojeździł, we kurde. Fajnie pierdzi. No, świetnie, naprawdę. Naprawdę kozak. Nie będę włączał żadnej muzyki, żebyście sobie słuchali ten samochód. No, jest świetny. Teraz będziemy jechać w nocy, więc dodatkowo będziemy mogli sobie podziwiać oświetlenie tego auta. V10, dawaj, oszalałeś? Standardowy silnik brzmi lepiej. Ciśniemy. Wow. Co to za blokada drogowa? Zjeżdżaj, dziadu. Fajnie wyglądają te flary od wiatru, jakie zwiewa, nie? Daje to taką imersję, że rzeczywiście jakiś wiatr jest w tej grze. Ależ ciężki on jest. Dziękuję za donajcik. Teraz przeczytam. Tylko dojadę. Kurde, jak nim buja. Ciężko jest się utrzymać na drodze. Trzeba mocno hamować przed zakrętami. Ciśnij. Kurde, wypada z tych zakrętów. Za dużo jeździłem tym super przyczepnym radikalem. I teraz mam takie Audi, które trochę pływa. I ciężko jest się utrzymać, naprawdę. Oj, szósta pozycja, Nie fajnie, ale zrobiliśmy sobie ładne Audi, no. Aż mi, kurczę, jak wy piszecie o V10, to aż mi się smutno robi. Na pewno będzie dużo szybsza i pewnie będzie ją jeszcze trudniej opanować. Klasa S2 od razu. No to myślę, że możemy spróbować te 4 paki osiągnąć tym autem. Zobaczymy, czy jest szansa na to. A, no i musimy przyczepność zwiększyć zdecydowanie. Opony mamy już najlepsze. Moglibyśmy się pokusić o to, żeby zrobić ten... dragową wersję tego auta wtedy. Ale ja bym tutaj... w tym momencie trzeba dać ospoilerowanie jakieś lepsze. No z tyłu tego spoilera no nie mam jakby... nie mogę tego zrobić. Trzysta pięćdziesiąt osiem. Oj, teraz to mogę wam powiedzieć tylko, że lekko ponad 400. Znaczy no, ja obstawiam, że jakieś 410. No i w końcu ma porządny dźwięk. Ej, kurde. Nie potraficie docenić Audi, widzę. Nie potraficie. Jedziemy na autostradę w takim razie.
ale fajnie pierdzi, trzeba przyznać. Pieprzone UK, czemu to zawsze pada? No ze środka brzmi fajnie, podoba mi się. Ale nie czuję się jak w Audi, czuję się jak w jakimś Gallardo. No, taki dźwięk już jest typowo. Ile od 0 do setki? Czekaj, bo tutaj chyba mamy na hamowni to opisane. No, 2,5 sekundy, 2,66 do setki. No co oni tu robią? Pojedziemy sobie draga i zobaczymy. Nie no, całkiem ładnie ciśnie powyżej 350, także cztery paki wpadną, jak nic. O, 400, się trochę biegi kończą. 8, no 10 poleci, jak nic. Janusze umierają z zazdrości. Zamkniemy budzik, czy nie? Zaraz zamkniemy budzik, zobaczcie, tam 320 na budziku jest max. A już zamknęliśmy. No, już zamknęliśmy budzik w Audi, kurde. Ale jest, jest Audica, no i cztery paki pociśnie. Tylko no, podejrzewam, że to nie jest teraz fajne auto do wyścigów i zdecydowanie lepiej brzmiał seryjny silnik w tym Audi. Jak sądzicie? Bo teraz jest to takie... Nie? Teraz jest to takie Gallardo. To co, zmieniamy na seryjny silnik, jak mówicie? Seryjny, nie? V8 dawaj. Nie no, V8 to w ogóle będzie brzmieć jak jakiś muscle car. To nie pasuje do Audi. Audi seryjne bardzo fajnie brzmi. Został V10. Nie, no nie może tak być. Ja mu na pewno zmienię na seryjny, bo ten... Bo on fajnie brzmi na tym seryjnym. Co z tego, że jedzie się 400 na godzinę, jak ten silnik... W sumie lżejszy jest nawet po tym tuningu. Jestem ciekaw V8. Bo V8 brzmią... Znaczy Audi będzie brzmieć tak samo jak... Jakbyśmy zrobili w innym samochodzie V8, wiesz? Słapa. Także, no nie brzmi to fajnie. Jedziemy pod prąd. Tu hamuje silnikiem trochę. O! Posłuchajcie tutaj. Posłuchajcie tego. Fajnie echo roznosi. Fajnie by sobie tak jeździć przez puste miasto, nie? Szaleć. Tutaj trochę tych zakrętów będzie na początku, ale potem autostrada. O, jest jakieś Audi. A, to jest RS. Bardzo mi się podobają te nowe Audi w kombiaku. Ale ta też mi się podoba. Jest świetne. Z wyglądu są bardzo ładne auta. O, o, o.
Nie można tak szybko gnać na tych zakrętach. Chciało ci mieć V10, to teraz trzeba cierpieć. Ciężki ten przód. Rzuca nim na wszystkie strony. Ale nieważne, bo już mamy autostradę. Chyba. Ło! Co się stało? Kia Stinger poszła. Czy co to było? Czy Infiniti jakieś? No już zjazd z autostrady, co? Jak oni robią te wyścigi? Na autostradzie nawet ją rzuca, Jezu! Znaczy, można by było jakoś zrobić, żeby to było przyczepne bardziej niż jest. Tylko musielibyśmy zainstalować ten popieprzony spoiler z tyłu. Ten regulowany, a wiecie jak on wygląda. Daj spokój. No i tak sobie wygląda Audi RS... RS6. Lorda Krużwila. RS5. RS5, nie RS6. Co o nim myślicie? Zdecydowanie seryjny silnik trzeba tu zainstalować. Znaczy no, nie instalować żadnego innego poza seryjnym.